Teoretycznie praca w urzędzie miasta albo jednostkach podległych to angaż wymarzony dla młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy. Duża stabilność, pensja jest na czas, pracodawca zapewnia pakiet socjalny i ewentualną odprawę. Jest więc lepiej niż na wolnym rynku, gdzie umowa o pracę stała się przywilejem. Według Solidarności praca w urzędzie nie jest jednak tak różowa, jak wygląda to z zewnątrz. Problemem są niskie płace i brak podwyżek od prawie dekady. To musi zostać zmienione, bo szeregowi urzędnicy zarabiają w Szczecinie naprawdę niewiele. To nie tylko urzędnicy, ale wszystkie jednostki miasta Szczecina podległe prezydentowi, bo są i domy pomocy społecznej, jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, a więc ten zakres tych pracowników, pracownicy niepedagogiczni, również oświaty, ilość tych pracowników to jest ponad 6 tysięcy osób, około 6 300 osób, a w magistracie powiedzmy, że pracuje 1000 osób, a więc skala oczekiwań czy skala postulatów dotyczy w zasadzie wszystkich pracowników i wszystkie jednostki podległe panu prezydentowi Krzysztkowi. Rozmowy trwają. Według Solidarności aktem dobrej woli była jednorazowa gratyfikacja dla pracowników w wysokości 650 zł. Taki prezent, choć miły, nie rozwiązuje jednak problemów pracowniczych. Solidarność wyliczyła bowiem, że szeregowi pracownicy na przykład Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zarabiają na rękę mniej więcej 1500 zł. Podobnie pracownicy biura w magistracie czy w spółkach zależnych. Na ostatnim spotkaniu powiedzieliśmy sobie, jakie są nasze oczekiwania, już w sposób szczegółowy i żeby nie było jakby rozbieżności, Solidarność postawiła postulat dla wszystkich pracowników, łącznie ze spółkami, ze wszystkimi, że oczekujemy średnio miesięcznie 10% podwyżki płac i chcemy, aby te podwyżki obowiązywały od roku 2015, ale żeby w tym roku były zapisane w budżecie na przyszły rok. 10% to według związkowców podwyżka optymalna i zadowalająca. Podczas rozmów zwrócono uwagę także na inną rzecz, czyli dysproporcje pomiędzy płacą dla kierowników spółek, a innych pracowników. Według Solidarności oburzające jest, że prezesi dostają premię w wysokości 50 tysięcy złotych, a ktoś, kto pracuje na ich sukces, by zarobić tyle, musi pracować ponad 2 lata albo nawet więcej. Często gęsto jest tak, że prasa nieraz pisze, jaka to jest średnia w takim zakładzie, w takim czy w innym. No i bywa tak, że w zakładzie jest tak, że ktoś zarabia niecałą najniższą krajową, bo ma kawałek etatu, ale bywają osoby, które zarabiają 15 i więcej tysięcy miesięcznie. I to daje wówczas fałszywy obraz przy tej średniej. Temat podwyżek dla pracowników budżetówki nieco ponad tydzień temu poruszyli miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy również uważają, że 7 lat bez podwyżek to za dużo i że pracownicy powinni zostać odpowiednio wynagrodzeni.